Tytuł wystawy Wyczółkowski odnaleziony podkreśla, co jest dla nas na wystawie najważniejszym obiektem. Oczywiście odzyskany pastel Leona Wyczółkowskiego pod podwójnym tytułem Góralka, wiejska dziewczyna w żółtej chuście. Ten długi, podwójny tytuł Góralka, wiejska dziewczyna w żółtej chuście odzwierciedla też historię tego pastelu w pewnym stopniu. Góralka to jest tytuł nadany przez oferujący dzieło dom aukcyjny. Zapewne ktoś, kto nadał ten tytuł, zasugerował się strojem dziewczyny, o czym zresztą powiem nieco później. Natomiast wiejska dziewczyna w żółtej chuście to jest jedna z wersji tytułu przedwojennego dzieła w inwentarzu Fundacji Wawelskiej imienia Leona Hrabiego Pinińskiego. Dzieło figurowało jako dziewczyna wiejska w żółtej chustce. Muszę tutaj powiedzieć, że autorski tytuł był dużo krótszy, dużo prostszy. Była to po prostu dziewczyna. Piękny, liryczny portret zadumanej wiejskiej dziewczyny powstał w roku 1900 i niedługo po powstaniu zakupił go do swojej kolekcji Leon Piniński. Na wystawie we Lwowie w roku 1901 dzieło figurowało już jako jego własność. Muszę jeszcze cofnąć się trochę w czasie. Leon Piniński, znany lwowski prawnik, profesor tamtejszego uniwersytetu, a także kolekcjoner i miłośnik sztuki. Już w roku 1909 Piniński zadeklarował chęć podarowania części swych zbiorów Wawelowi. Natomiast sam pastel pojawił się na Wawelu, jak wynika z archiwaliów, już w roku 1920, kiedy Leon Piniński przywiózł ze swojej lwowskiej willi przy ulicy Matejki 4 część swoich zbiorów do Krakowa. Wspaniała kolekcja Leona Pinińskiego, zgromadzona we Lwowie, obejmowała nie tylko sztukę dawną, ale też dzieła mistrzów XIX i XX wieku, czyli całkiem współczesnych Pinińskiemu. W jego zbiorach między innymi znajdowały się prace Leona Wyczółkowskiego, Juliana Fałata, Artura Grotgera, a także Piotra Michałowskiego. Odzyskany pastel przedstawiający dziewczynę wiejską w żółtej chustce, jak już powiedziałam wcześniej, znalazł się na Wawelu już w roku 1920. W roku 1931 Piniński powołał Fundację Wawelską imienia Leona Hrabiego Pinińskiego, aby sfinalizować swoje wcześniejsze zamiary podarowania Wawelowi części swojej kolekcji. Fundacja została zatwierdzona w roku 1935 przez wojewodę lwowskiego. Powstał inwentarz fundacji i nasza dziewczyna została w nim wpisana pod numerem 203. Nadszedł rok 1939. Dziewczyna wówczas była dalej przechowywana w jednym z magazynów wawelskich. Natomiast wybuchła II wojna światowa. Niestety nie wiemy, co się działo z obrazem po roku 1939. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zaginął w czasie II wojny światowej. Wypłynął w roku 1999 na rynku antykwarycznym. Był oferowany przez jeden z domów aukcyjnych. Niestety wówczas nie został rozpoznany jako nasza strata. Na szczęście pojawił się po raz drugi w grudniu 2020 roku, również w jednym domu aukcyjnym. I wówczas urzędnicy Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoznali obraz jako stratę wawelską. I w grudniu 2021 roku pastel został uroczyście przekazany na Wawelu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. Wyczółkowski przedstawił zadumaną, melancholijną młodą dziewczynę w stroju ludowym. I właśnie ten strój jest dla nas istotny, ponieważ wiąże się on z tym wtórnie nadanym tytułem Góralka, o czym mówiłam nieco wcześniej. Chodzi o to, że dziewczyna raczej góralką nie jest, na co wskazuje jej strój. Przede wszystkim chodzi tutaj o charakterystycznie zawiązaną do tyłu chustkę, żółtą we wzór kwiatowy, ale także o noszoną przez nią tak zwaną wizytkę, rodzaj kaftanika, katanki, zdobionej kolorowym wzorem.
oba te elementy występowały najczęściej w stroju mieszkanek podkrakowskich wsi, na przykład Bronowic. I właśnie mieszkanki Bronowic Wyczółkowski często pokazywał. W wyniku kwerend i porównań z innymi obiektami w muzeach czy zbiorach prywatnych okazuje się, że prawdopodobnie jest to właśnie mieszkanka Bronowic, a w jednej z publikacji udało mi się znaleźć pastel wykonany przez Leona Wyczółkowskiego, który bez wątpienia pokazuje mieszkankę jednej z takiej wsi. I jest to po prostu inna wersja naszego portretu. Dziewczyna jest uchwycona w innej pozie, natomiast ma na sobie ten sam strój. Na to, że dziewczyna jest mieszkanką prawdopodobnie Bronowic, wskazują również inne dzieła Wyczółkowskiego z tego czasu. Często są to litografie, ale także choćby charakterystycznie zawiązana chustka na głowie Jadwigi Mikołajczykówny, późniejszej żony Lucjana Rydla. To jest pastel przechowywany w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. A ten wcześniejszy, o którym mówiłam, znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Powrót odzyskanej straty wojennej, czyli tego znakomitego pastelu Leona Wyczółkowskiego, jest dla nas wszystkich na Wawelu dużym wydarzeniem. Jest to jedna z ciekawszych prac z kolekcji Leona Pinińskiego, a także bez wątpienia jedna z najlepszych w zbiorach prac na papierze. Bardzo się cieszę z tego, że pastel powrócił. Jest to jedna z wcześniejszych prac Leona Wyczółkowskiego, jakie mamy w swoich zbiorach. Jest również bardzo ciekawy pod względem artystycznym. Musimy też pamiętać, że Wyczółkowski nie skupiał się tutaj na detalach stroju dziewczyny, tylko starał się oddać jej portret psychologiczny, więc jest to praca nieco głębsza niż tylko oddanie detali pięknego stroju. I jak powiedziałam, jest to jedna z wcześniejszych prac Leona Wyczółkowskiego w naszych zbiorach i na pewno jedna z najciekawszych.